Jeśli jesteś fanem klasycznych gier na PlayStation 3, to dobrze trafiłeś. Pojawiają się plotki, że już niedługo PlayStation Store zostanie zamknięte na zawsze. To ostatnia okazja, by zdobyć niektóre perełki, zanim to się stanie. W tym filmie przyjrzymy kultowe tytuły, które nadal możesz zakupić i dodać do swojej biblioteki. To świetna okazja, by wrócić do czasów, gdy PlayStation 3 święciło triumfy, od wciągających platformówek po emocjonujące horrory. Przyjrzymy się zarówno rozgrywce, jak i detalom, które sprawiają, że te gry nadal przyciągają graczy. Dodatkowo dowiesz się, które tytuły są dostępne w polskiej wersji językowej lub w ramach PlayStation Plus. Gotowi? Zaczynamy! Oryginalne Demon's Souls to gra, która zapoczątkowała popularny dziś gatunek Souls-like, oferująca trudne, satysfakcjonujące wyzwania i mroczny świat fantasy. Gracze wcielają się w wojownika próbującego przywrócić porządek w krainie Boletarii, opanowanej przez demoniczne siły. Gra słynie z wysokiego poziomu trudności, wymagającego precyzyjnego podejścia do walki oraz strategicznego zarządzania zasobami. Niestety, tryb wieloosobowy nie jest już dostępny, ale tryb jednoosobowy wciąż zapewnia niezapomniane doświadczenie. Gra nie posiada polskiej wersji językowej i nie jest dostępna w PlayStation Plus, ale jeżeli posiadacie PlayStation 5, to możecie zagrać w świetnie wykonany remake. Polecam serdecznie. Dead Space Extraction to prequel do pierwszej części serii Dead Space, stworzony początkowo jako ekskluzywna gra na Wii, później przeniesiony na PlayStation 3. Gra jest on-rail shooterem, co oznacza, że gracz porusza się automatycznie przez korytarze i pokłady statku USG Ishimura, a jego zadaniem jest eliminacja hord nekromorfów przy pomocy różnorodnych broni. To klimatyczna opowieść pokazująca wydarzenia prowadzące do wybuchu infekcji nekromorfów. Gra wspiera także PlayStation Move, co umożliwia celowanie przy użyciu kontrolera ruchu. Niestety gra nie jest dostępna w polskiej wersji językowej, ani w pakiecie PlayStation Plus. Puppeteer to oryginalna platformówka, która przenosi gracza do świata przedstawionego w formie teatralnego spektaklu. Wcielasz się w niej w chłopca o imieniu Kutaro, który w poszukiwaniu swojej głowy walczy z wrogami za pomocą magicznych nożyczek. Gra charakteryzuje się nietypową mechaniką cięcia oraz dynamicznie zmieniającymi się scenografiami, co sprawia, że każdy poziom jest wyjątkowy. Całość jest stylizowana na teatr marionetek, co nadaje grze baśniowego klimatu. Gra jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej na PlayStation 3 oraz znajdziecie ją w PlayStation Plus. Little Big Planet Karting to zręcznościowa gra wyścigowa osadzona w popularnym uniwersum Little Big Planet, gdzie gracze ścigają się uroczymi postaciami szmaciankami w kolorowych, kreatywnych światach. Gra oferuje różnorodne tryby wyścigowe, w tym wyścigi standardowe, bitwy na arenach oraz tryb przygody, w którym gracz stara się uratować swój świat przed złoczyńcami zwanymi grabieżcami. Jak w poprzednich częściach serii, gracze mogą tworzyć własne tory, co daje ogromne możliwości personalizacji i zabawy. Gra jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej, ale nie znajdziecie jej w PlayStation Plus. Sly Cooper, Złodziej w czasie, to czwarta część serii, w której Sly i jego przyjaciele przenoszą się w czasie, aby ocalić przeszłość rodu Cooperów przed złoczyńcami. Gra jest platformówką z elementami skradanki, w której gracz wykonuje misje w różnych epokach, odkrywając przeszłość Slaya i poznając jego przodków. Humor, różnorodne poziomy i barwne postaci nadają tej grze wyjątkowego charakteru. Gra jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej na PlayStation 3 oraz znajdziecie ją w PlayStation Plus. Dead Space Ignition to gra będąca prologiem do Dead Space 2, oferująca unikatowe połączenie komiksowej narracji i zagadek logicznych. Fabuła skupia się na inżynierze, który próbuje przywrócić funkcję statku po pierwszych atakach nekromorfów. Gracze rozwiązują różne łamigłówki, przechodząc przez fabularne komiksy z elementami animacji, aby przygotować się do nadchodzących wydarzeń w Dead Space 2. To bardziej interaktywna opowieść niż typowa gra akcji, co nadaje jej wyjątkowego charakteru. Gra nie posiada polskiej wersji językowej i nie jest dostępna w PlayStation Plus.
Infamous to gra akcji o otwartym świecie, w której wcielasz się w Cola McGrata, kuriera, który po wybuchu otrzymuje potężne zdolności elektryczne. Gra oferuje system moralności, pozwalający graczom wybrać, czy Cole będzie bohaterem ratującym miasto, czy antybohaterem siejącym chaos. System karmy wpływa na rozwój zdolności postaci i zakończenie gry, co dodaje do rozgrywki głębi i regrywalności. Eksploracja miasta i rozbudowany system walki sprawiają, że gra wciąga na długie godziny. Infamous jest dostępne w pełnej polskiej wersji językowej, ale nie znajdziecie jej w PlayStation Plus. To już wszystkie tytuły, które polecam wypróbować, zanim PlayStation Store na PS3 odejdzie w niepamięć. Te gry nie tylko zapewnią świetną zabawę, ale także pozwolą wrócić do czasów, kiedy PS3 dominował rynek. Jeśli któraś z nich szczególnie przypadła Ci do gustu, nie zwlekaj. Warto dodać ją do swojej biblioteki na zawsze. Niezależnie, czy jesteś fanem skradanek, wyścigów czy horrorów, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Jeśli już coś kupisz, daj znać o tym w komentarzu. Miłego grania i do usłyszenia ponownie.